Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy dla was coś nowego, innego, co jeszcze u mnie na kanale nie było, czyli moje wrażenia po serialu Teen Wolf, a dokładnie po trzech pierwszych sezonach, także nie przedłużam i serdecznie zapraszam do obejrzenia dalszej części filmiku. Niedawno na grupie Bukatonowej zapytałam się właśnie ludzi, jaki serial najbardziej polecają do obejrzenia dla osób, które nie oglądają seriali, tak jak ja. Ja mam zrazę do seriali po obejrzeniu pierwszego sezonu Shadowhunters, który był tak beznadziejny, tak źle zrobiony, że ja po prostu rezygnowałam z oglądania wszelkich seriali. A że ostatnio dużo osób wychwalało, że serial jest taki fajny, wspaniały i tak dalej, a ja nie mam czasu na filmy, bo filmy na 2 godziny trwają, a nie mam czasu ani chęci na takie długie, więc to obejrzę sobie serial jakiś i zacznę. I najwięcej osób polecało właśnie mi Teen Wolfa, Grę o Tron, Sherlocka, ale w sumie mówię, Teen Wolfa zacznę, bo o wilkołakach dawno nie czytałam, nic nie słyszałam, więc mówię, coś zrobię nowego. Więc Teen Wolf to historia Scotta, który chodzi do szkoły, jest raczej taką osobą mniej popularną, ma przyjaciela Stylesa, z którym grają w lacrosse'a i pewnego dnia, gdy Styles dowiaduje się od ojca szeryfa, że znaleziono ciało w lesie z jakiejś zamordowanej dziewczyny, chłopacy postanowiają znaleźć to ciało i sami zbadać to całą sprawę. Przez przypadek Styles wpada w ręce ojca i no, musi z nim powrócić, a Scott, uciekając, żeby też nie został przyłapany na tym, znajduje to ciało i przez przypadek, a nie przez przypadek, zostaje ugryziony przez wilka, no i próbuje się wyleczyć, żeby nic nie zauważył. Jednak po pewnym czasie okazuje się, że sama rana znika. Nagle staje się silniejszy, ma lepszy słuch, węch. W ogóle wyostrza mu się wzrok. No i nie wiadomo o co chodzi, a Styles nagle dochodzi do wniosku, że jest wilkołakiem. No i gdy nadchodzi pełna, to się zmienia i tak się rozpoczyna cała historia. No ja wam nie będę mówiła, bo za dużo zdradzę. Co mi się w tym serialu na pewno podoba, to w ogóle akcja. Tutaj w każdym odcinku coś się dzieje i my z moją siostrą, jak oglądałam ten serial, bo ja wciągnęłam w to, tak zauważyłem, że od drugiego sezonu co odcinek ktoś musi zginąć. I to nie jest tak, że zginą główni bohaterowie czy coś, ale takie poboczne postacie, takie w ogóle mało znane, przypadkowe ofiary, ale jednak ktoś zawsze umiera. I z siostrą właśnie ogarniamy, że w którym odcinku nikt nie zginie. Naprawdę. I to jest śmieszne, bo w prawdzie żadnym nie znajdujemy takiej tej. I dlatego jest cały czas dynamika, te wilkołaki, walki o władzę, o przejęcie, o uzdrowienie się, o znalezienie zabójcy. To jest fajne ogólnie. Więc pierwszy sezon opowiada właśnie o złapaniu Alfy, która zmieniła Scotta, ale ja wam nie będę spoilerować co. W drugiej części pojawia się jaszczurka, która była bardzo irytująca, a w trzeciej części... I część jest o tym, jak pojawia się całe stado alf, co jest bardzo niedobre, bo chcą dużo osób dopaść i było zamieszanie. I są takie wilkołaki, które mi działają bardzo na nerwy, które mam ochotę rozerwać, ale to powiem, jak będę mówiła o postaciach. A w drugiej części, naprawdę, druga część tego sezonu, po prostu ja nie wierzę, że oni zrobili to tej postaci, że ta postać musiała się z tym zmagać, że ona musiała to robić. I ja po prostu nie mogłam spać w nocy, że wiedziałam, że ona, to jej się dzieje. A w ogóle końcówka tego sezonu już w ogóle, co tam się dzieje, co się stało, co oni zrobili. I w ogóle pojawia się nowa postać i w ogóle, i to jest takie bez sensu, ale z drugiej strony ma sens. Nie będę wymachiwać rękoma, bo ja naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, żeby nie spoilerować. Akcji jest naprawdę dużo, ja jestem zadowolona, ponieważ znikają postaci, których średnio lubię, ale trochę ich żałuję, ale no... Z jednej strony chciałam, żeby zniknęli, ale potem co się stało, to jednak było tak smutno. Chociaż nie, też się cieszę, zginęli. Ja przynajmniej nie robię głupich rzeczy, tak jak robili wcześniej. I w ogóle, no, to moja opinia. Tak, ja nie mam się wysławiać na temat filmów, seriali i tak dalej. Trudno. Co do postaci, to naprawdę Scotta jakoś ogólnie lubię, bo jest fajną postacią wykreowaną, ma fajny charakter, chce wszystkim pomóc, jest taki uroczy, słodki. W pierwszym sezonie był najlepszy oczywiście, bo im sezon tym jest trochę bardziej debilny, podejmuje większe ryzyko, nieopłacalne, ale to jest silniejszy, więc to jest jego plus. Tak dziwnie go oceniać, ale jest idiotą w sprawach miłosnych, ponieważ... No i teraz do spoilery. Bo jest jedną postacią, potem się rozstają, on zaraz leci do innej, chociaż mam rok w sercu, ale kocha się w innej, chociaż ten ich romans wpadł, nie wiem, tydzień po poznaniu? Nie wiem, właśnie nie wiem, jak odstępy czasu są między tymi odcinkami i sezonami, ale jak tak reżyser chce, to niech ma. No to Stylesa. To ja kocham. To jest mój mąż. Ja po prostu uwielbiam Dylana O'Briena jako aktora. Więc Dylan naprawdę odgrywa super swoją rolę. Wczuwa się w nią. Te wszystkie jego miny, zachowania.
Po prostu ja byłam zauroczona i ja naprawdę myślałam, że on naprawdę to przeżywa. To jest po prostu niesamowite. Ten aktor potrafi naprawdę wiele. I naprawdę ja współczułam, że on, jako że nie jest wielkołakiem, jednak znosi to wszystko lepiej naprawdę niż wielkołaki. I to jest takie, wie więcej o tych wielkołakach, zna lepiej ich naturę niż oni sami. Ja Tysona naprawdę uwielbiam. To jest najlepsza postać tego serialu. Ja tylko dla niego go oglądam. Jest też serialu Alison, którą średnio lubię. Irytuje mnie, chociaż w pierwszym sezonie bardzo ją lubiłam. Była fajna postacią, taką słodką, trochę naiwną, ale jednocześnie waryczną i lojalną, a z każdym sezonem była coraz gorsza. Dallas łatwo manipulować, zmienia chłopaków jak rękawiczki i w ogóle nie liczy się z uczuciami innych. W pierwszym sezonie jest fajna, naprawdę. Jest też Jackson, którego nie cierpię, nie lubię i mówię, że on ma więcej szczęścia niż rozumu. I się cieszę, że potem w jednym sezonie zniknął. Kilka odcinków zniknął. Jego nie było, to było fajnie. Lidia, która jest naprawdę ciekawą postacią, ponieważ w pierwszym sezonie jest taka niby to typowa, taka popularna, która lubi się malować, ale z drugiej strony jest naprawdę mądra, inteligentna i potrafi sobie radzić w krytycznych sytuacjach, a sezonu na sezon jest naprawdę coraz lepsza. Po prostu ja coraz bardziej lubię. Ja mówię, ona powinna być ze Stylesem, ale ona zawsze robi wszystko na przekór mi i ona nie chce być z tym Stylesem, a później jak się dzieje, co się dzieje, to jest zazdrosna. No i na pewno bardzo lubię mamę Scotta i tatę Stylesa. Naprawdę komicznymi postaciami, zwłaszcza mama Stylesa. Sobie rzucić tekstem i potrafi zaradzić. I właśnie cieszę się, że takie są jakby wtyki w szpitalu i na policji, gdzie można coś zatuszować, coś trochę podmienić. To też jest bardzo fajny motyw. A właśnie, miałam wam powiedzieć o tych Alfa, gdzie bardzo nie lubiłam, ona chyba miała na imię Eris. Wielkołaczka, która używa rąk i nóg do bicia, do walczenia. I wszyscy używali tylko pazurów w rękach, to ona nosiła się w nogach, nie nosiła butów, była bardzo brzydka, była bardzo irytująca, była bardzo wkurzająca i agresywna. I ona mi się tak nie podobała, że jak ja oglądałam ten serial, to miałam ochotę wziąć piłę łańcuchową i urżnąć się na nim. No i zapomniałam rzeczywiście wspomnieć o tym, że jest jeszcze takie postaci jak Derek, który pojawił się w pierwszym sezonie, i Peter, który też się pojawił w pierwszym sezonie. Ja nie wiem, czemu nie zapomniałam powiedzieć, no ale też lubię i nienawidzę jednocześnie. Bo z jednej strony Derek ratuje dupę nieraz bohaterom, zwłaszcza Scottowi, ale z drugiej strony nie potrzeba, to chce zabijać. I Peter tak samo, też potrafi pomóc, ale potrafi też zaleźć za skórę. I Isaac, który od początku irytował mnie tak samo jak Jackson. Po prostu ja miałam nadzieję, że on zginie. Przepraszam bardzo, ale ja życzę mu śmierci. Dobra, kończmy z postaciami. Co mi się najbardziej podobało w tym serialu, to przede wszystkim wartka akcja, fajni bohaterowie, zwłaszcza Styles, my love. Ona miała być jego dziewczyną. Po drugie, fajnie są pokazane te postacie nadnaturalne. Przede wszystkim to, że nie tylko tych pobocznych postaci dosięga zło, ale tych głównych też potrafi dosięgnąć. I że nigdy nie wiadomo, która właśnie będzie zła, która dobra. Jak się pojawiają nowe postacie, to też ciężko im zaufać w tym momencie. Więc podobały mi się właśnie te różne postacie, różne charaktery, nie tylko dobre, nie tylko złe. To było w miarę ciekawe. Tym bardziej, że wszystkie rzeczy, wszystkie te szczegóły mają ze sobą powiązanie. I to jest taki mini kryminał, który trzeba rozwiązać, bo tu są powiązania z na przykład kulturą celtycką, tu z japońską, koreańską. A co mi się nie podoba, to schematyczność. Zawsze jest, że na początku sezonu pojawia się nowe zagrożenie, później przez kolejne tam 3-4 odcinki to zagrożenie się pojawia i powoduje jeszcze większe zamieszanie i powoduje więcej znaków zapytania i całej tej. A potem ostatnie 3 odcinki, to wszystko się nagle realizuje, pięknie, git jest ładnie i wszyscy pokonani, wszyscy są szczęśliwi, wszyscy uratowani. I to jest trochę takie, no, schematyczne. I na przykład tak jak ja wiem, że na przykład Scott jest w 5 sezonie, no bo jest bardziej główna postać, więc wiem, że w 3 nie umrze. Chociaż miałam taka sytuacja była, że mógł umrzeć. No i te postacie też raz są dobre, raz złe. Chociaż podoba mi się wątek, który się pojawił w ostatnim odcinku 3 sezonu, który był poruszany dopiero w pierwszym. Ja zdążyłam o nim praktycznie zapomnieć, a nagle takie BUM! I to było takie I fajnie jest to, że ugryzienie wilkołaka odzwierciedla twoją osobowość. Też dodatkowym plusem jest to, że tam jest poruszany sport, lacrosse, ale fajnie, że jest sport w ogóle. Bo można się trochę tak... I w ogóle ja dużo postaci nie lubię w tym serialu. No tak jak wiecie, jedyna osoba, którą kocham, to jest mój Stiles, któremu życzę jak najlepiej, i rodzice tego. Mama Scotta i tata Stiles. I Lidię. W trzecim sezonie dopiero zaczęłam lubić Lidię. Także ja kończę te wywody, bo po prostu znowu wyjdzie mi 30 minut nagrywania. Więc dajcie znać, jak wam się podoba serial.
Tylko błagam, nie spoilerujcie mi, chyba dopiero zaczęłam czwarty sezon, jestem chyba na trzecim odcinku, a nagrywam to w niedzielę. Mam ten sam strój co w niedzielę, więc nagrywam jedno po drugim. Mi się nie chce zmienić ani miejsca nagrywania, bo znowu muszę się przeprowadzać nie wiadomo ile razy, ani już stroju, ani fryzury i tych wszystkich rzeczy. Także no, dajcie znać, jak wam się podobało. Czy chcecie, żebym jeszcze nagrała takie moje wrażenia po całym serialu, bo chyba szósty sezon ma być ostatnim. A ja się z wami żegnam, bo to trwa za długo to moje gadanie i już mi gardło boli. I na razie.